że na fortepianie łączymy kilka elementów, które muszą ze sobą współgrać. Jest to partia prawej ręki, która gra najczęściej melodię, jest to partia lewej ręki, która gra najczęściej akompaniament, aczkolwiek jest on często dużo bardziej rozbudowany niż partia prawej ręki. A oprócz tego najważniejsze jest to, co tą grą przekazujemy, czyli muzykę. Nieważne, czy będziesz wiązać swoją zawodową przyszłość z fortepianem, to naprawdę nie jest istotne. Najważniejsze jest to, że będziesz się rozwijać, że fortepian będzie poszerzał twoje horyzonty, że nauka gry będzie dawać ci satysfakcję i na pewno będzie to procentować w twoim przyszłym życiu, niezależnie od tego, co będziesz robić. Masz jakiś pomysł w głowie, że być może gra na fortepianie lub innym instrumencie oczywiście jest dla ciebie, to się nie zastanawiaj, tylko spróbuj zapisać się właśnie do szkoły i zacznij grać, bo to jest... A może się okazać, że za parę lat będzie to coś, co kochasz najbardziej w życiu. Myślę, że właśnie nauka gry może spowodować pozytywne efekty w innych dziedzinach, które wykonujemy w życiu. I myślę, że to jest w ogóle klucz do tego, dlaczego warto zacząć się uczyć, ponieważ niekoniecznie musimy potem swoją przyszłość wiązać stricte z muzyką, natomiast ta muzyka i ten rozwój, który nabyliśmy podczas nauki gry, może procentować właśnie w późniejszym życiu, w późniejszych zawodach, realizacjach innych rzeczy.